Opel Olympia Cabriolet, rok 1938. Jeżeli chodzi o nadwozie, to bardzo, bardzo poważna zgnilizna, w zasadzie można powiedzieć. Chociaż jakieś tam pojedyncze elementy, jak ktoś by, że tak powiem, potrzebował na podmianę, bo u siebie na przykład by miał mocno zardzewiałe, to myślę, że można by było jeszcze z niego wyłuskać. Pojedyncze dosłownie. Jakiś na przykład tego typu błotnik, myślę, że jeszcze można by było z niego skorzystać, bo te przetłoczenia oryginalne, to wszystko tutaj jeszcze w miarę dobrze wygląda, no tak bym powiedział. Nie jest to cacko, ale jak ktoś nie ma z tego nic, to, że tak powiem, lepszy rys jak nic, a można z tego skorzystać. I pojedyncze jakieś tam podzespoły. Silnik, skrzynia biegów jest. Jeden zegar się ostał oryginalny. Ten, który wskazuje benzynę, pojemność, że tak powiem, zbiornika. A tak to, no, zaawansowana rdza. Tego się nie da ukryć. Tylnego zawieszenia nie ma, chociaż koła są cztery. Kompletne felgi. Coś tam jeszcze mam osobno, w innym miejscu, ale stelaż siedzeń jest, ale jest też mocno skorodowany. Przednich, tylnych nie ma. Tutaj w środku, jak widać, szyba przednia. Poza tym żadna szyba nie przetrwała. Także w skrócie tak to wygląda. Zapraszam, dosyć sporo zdjęć zrobiłem, także myślę, że każdy będzie zadowolony. Jeżeli ktoś będzie zainteresowany, maska dosyć ładnie tutaj ze zawiasy chodzą. Myślę, że maska też paradoksalnie jest, choć jest pogięta, to jest do odzyskania. Bo maska jakby takich dziur permanentnych już przez rdze nie ma. Jest nalot dosyć spory, ale to można zreanimować. Tabliczka oryginalna, znamionowa, wyraźnie rocznik jest pisany i model auta. Silnik, skrzynia biegów, jakieś tam pojedyncze podzespoły. Zapraszam do zdjęć, no i zapraszam do dzwonienia ewentualnie, ktoś będzie zainteresowany. Transport jest możliwy.